Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 43. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym za niezgodny z zasadą pomocniczości. Druki 791 i 792. W celu przedstawienia sprawozdania komisji głos zabierze pan poseł Tomasz Kamiński. Proszę bardzo.